W oczach jest za bystry, taki szaleńczy, taki wilczy ma spojrzenie i w ogóle. To jest Putin, skurwiel, wygnać go. O, to jest człowiek. A, no i widzi pan? To pan mówił, że jednak Donald Tusk lepiej, że on wyłącz tu... Pan to, wyłącz a pan jak to, pan... Kurwa, no, te dalej. No. Putin, Putina tu mają. Widzicie, jak jest nakręcenie, jakie po prostu frustracja jest. Pół Tusk jest pisowski, no. Pół Tusk równa się PiS. Panie, czy PiS źle robi? Czy on PiS sam rządzi? Kto rządzi? K***a i złodziej. Przyspieszone wybory, no coraz częściej słychać o takim scenariuszu. O tym, kto wygra te wybory, zadecyduje Polska Powiatowa. No więc ja dziś właśnie w Polsce Powiatowej jestem, a konkretnie w Półtusku. Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Kto powinien rządzić Polską? O to będę pytać. Dobra. Wybory powinien wygrać Donald Tusk, po prostu osoba licząca się po prostu w kraju i za granicą. No. Dlaczego tutaj wszyscy za Kaczyńskim są? O, pani na przykład. O, brawo! A pani... Na Putina! Ale to Donald Nie, Tusk. Nie, proszę pana, mówię to w przenośni. To jest Putin, skurwiel, wygnać go. O! To jest człowiek. A, no i widzi pan? Nie można porozmawiać z nią tylko od razu. No, jak to można nazwać kogoś Putin? Coś tutaj zrobi, co nam mam bardzo dużo zrobić. Że się weźli do Unii, to wszystko. Rozkwit Polski, Boże kochany. To pan mówił, że jednak Donald Tusk lepiej, że on tu... Wyłącz pan to, wyłącz. A pan jak pan... Kurwa, pan niech... Putina tu mają. Ty widzicie, jak jest nakręcenie, jakie po prostu frustracja jest. Kto powinien rządzić w Polsce? No nie Niemiec. Jak to Niemiec? No to ten. Nie no, przecież to Polak jest. Polak, kur... Taki sam jak i ten, no. Tak. Panie, wyprzedali tę Polskę, to jeszcze muszą dokończyć. Ale teraz wszyscy mówią, wie pan, tak, pieniędzy z Unii nie ma, dług publiczny rośnie. Jak się przejęło dług, to co z pustego naleje. Jak się przejęło? No właśnie to się teraz narobiło, wie pan. To... Teraz się narobiło. No tak. Panie, jak się 5 bilionów. Jak się kradnie tyle lat, no to kurwa skąd to będzie? Ale że PiS, tak? Czy PO? Daj pan spokój. To kto kradnie? Trochę pan za młody trochę. Pan Bóg. Co pan Bóg? Rządzić powinien. A nie wiem kto. Tu. A dlaczego? Ale dlaczego? Pan mnie się nie pyta, bo wygra. Tu wie pan, gospodarka pada... Nic nie pada, proszę ma, to jest propaganda. Ceny rosną, Unia pieniędzy nie daje, dług rośnie. Nie, Unia nie daje, bo on wstrzymał. Ale jak Tusk wstrzymał? No przecież Tusk nie rządzi w ogóle. On nie ma nic do... Co on ma do gadania teraz? Pan już jest... Tu wygra. Tak, tak. Proszę pan tak tym kluczem w tego prezesa tak uderza, żeby się nie pogiął nam. Pan jest jeszcze młody człowiek, proszę pan. Pan za młody jest dla mnie. Kto powinien rządzić w Polsce? Przyjechałem do Polski Powiatowej, bo to Polska Powiatowa decyduje przecież, który lepszy. Dla mnie to żaden, bo nikt mi pieniędzy za darmo nie da. No tak, musi się pani tymi jajami nahandlować, tak, żeby coś... Pan, jest wielki problem. Nie idzie wcale. Co, że już ludzie jaj nie kupują? No, nie kupują, bo twierdzą, że za drogę, a wszystko rośnie w górę, a jaja nic. Co ludzie jedzą? Nie wiem, sałatę teraz jedzą, rzodkiewki. Króliki? No, na co ich stać, to jedzą. O kogo pan chodzi, który ładniej wygląda? No dla mnie to ten. Ten bardziej taki przyjazny jest i w ogóle, ten to taki, wie pan, takie ma... Niemieckie powiązania. Ale i w oczach jest za bystry, taki szaleńczy, taki wilczy ma spojrzenie i w ogóle. Nie, proszę pana, ja żyłam za niego, teraz za tych mam ten i mi się lepiej żyje, wie pan co, i moim dzieciom się, o, tak żyje. Ja jak lepiej, jak tu pani mówi, że nikt jaj nie chce kupować, bo nie stać ludzi na jaja, no i sałatę jedzą jak króliki. Szkoda bardzo, tak, to zależy kto mówi. Ale... Pani co jaja sprzedaje, mówi, że... No to ale sprzedaje, bez przerwy przyjeżdża i sprzedaje i niestety ludzie kupują. Nikt jajek nie będzie jadł non stop na okrągło, tak? O, tak jest biednie, że sobie nakupiłam za 60 zł sadzonych. No i mi stać. Lewego zostawić, prawego odciąć. Czyli jednak Donald Tusk... Oczywiście, powinien wrócić. Nie był najlepszy. Nie był. Miał wiele wad,
ale przynajmniej nie przynosił wstydu jak ten rząd. Wszyscy za Kaczyńskim tutaj w Kołtusku. Nie, bo Kołtusk jest pisowski, no. Jak pisowski, jak no, Kołtusk przecież przyjeżdża. To sama nazwa by sama wskazywała, żeby... Tak, nie, nie, nie. Nawet z sąsiadami się nie da porozmawiać, bo dostali 13 emeryturę i mówi: o matko, jaki on jest dobry, wiemy na kogo głosować. No ludzie, ludzie. Ja mam dzisiaj po 40 latach niecałe 2000 i jak żyć? A mieszkanie mam 800 zł, proszę pana. Jak żyć? No, a gdzie leki, a gdzie inne rzeczy? Pani, tu powrót Tuska. Nie, tak, ja go przyjmę chętnie. Kto powinien rządzić w Polsce? Tu. A ten niech spieprza. Dlaczego? Bo jest oszukaniec. Dzięki temu to na razie wojny u nas nie ma. A ten to byśmy byli dawno wystrzelani. No ale ceny szaleją, inflacja. Ceny? A ja przyjdę kupić za 20 zł. No, wyszli, będą wtedy się ucieszę, bo mam... A cena jest taka, jaka jest. Taka 5 powinna... bilionów długu. A to nie szkodzi. To sobie oddamy, poradzimy sobie. Dalej PiS powinien rządzić, proszę. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dobrze, proszę pana. Żyjemy. A tak to była druga Ukraina. Tak jest. Dług 5 bilionów urósł. Dobrze, ale wie pan co, jak Polskę odbudowali. I srebro wytapiają i miedź i w ogóle, a jemu było niepotrzebne nic. I stocznia niepotrzebna. I co jeszcze, Sławciu, niepotrzebne? Ale to co, odbudowali te stocznie? No gdzie no te stocznie co, są? No, no co, nie ma, tak? No nie ma. A, nie ma, o, to pan... Dobra, pan może, to chyba już jedną stronę widać. Może, no, mówili, że odbudują, ale no, tak, jakoś nie odbudowali jeszcze. Odbudują, no. Tego pana tu nienawidzę jednym słowem, niech to idzie w eter. Zawsze jak on jest, do męża mówię: wyłącz to, bo szlak mnie trafia. Albo telewizor, potłukę, albo... Mówię, żeby wyłączył, a jak nie wyłączy telewizora, mąż jak on gada, to powiedziałam: trudno, ale stracę telewizor. Chciała pani potłuc telewizor? Potłuc chciałam. Przez okno wyrzucić? Obojętnie, abym nie patrzyła na niego. To może niech pani inny program włączy. Bo na przykład tak, jest taki inny program, gdzie oni pokazują, że on jest taki uśmiechnięty, miły, że dobrze on chce. On jest miły? Patrzeć na niego nie mogę. Kto powinien rządzić w Polsce? Oczywiście, że nie Tusk, absolutnie. Kiedyś głosowałam na niego, ale teraz... Na Tuska? Pies go przy***ł. Czym on się tak pani źle przysłużył? Aj, idź pan z nim, cholera. Kaczyński czy Tusk? Tusk? To oczywiście. A dlaczego nie Kaczyński? Nie mogę powiedzieć coś na Kaczyńskiego, bo mnie zamknął. No chyba jeszcze nie zamknął, no. Myśli pan, że to aż tak? Tak. Że to już? Tak. Kto powinien rządzić w Polsce? Tusk czy... Kaczyński. Kto? Kaczyński. A dlaczego? Dlatego, że dobrze rządzi. No ale tu ludzie mówią, że właśnie... A ja na ludzi nie patrzę, mam swój rozum. Ceny rosną, wie pani, dług, gospodarka upada. Właśnie, że wszystko poszło do góry. Kaczyński dobrze rządzi, sprawuje się? A Kaczyński nie rządzi. Rządzi kto inny. No to kto rządzi? Jak Kaczyński nie rządzi? Rządzi chyba właśnie. No. Nie. Już mu nie dają rządzić. Nie dają mu rządzić. No ale to właśnie dlatego wybory mogą być teraz. No nie wiem, czy będą. Bo tam Ziobro dołki no, kopie no, no, i wie pan. Przyjdzie, będzie rządził. Gospodarka pada, inflacja, wszystko się sypie. No to jak ten PiS rządzi? Unia nie chce nam dać. Nie chce nam dać. A przez kogo nie chce dać? No przez PiS, bo tak nie rządzi. Nie, przez PiS. Przez kogo? Przez Tuska. Młodym ludziom trzeba bardziej oddać władzę. Z młodymi naprzód iść. Tak jest. Po nowe sięgać. Do młodzieży świat należy. Na kogo będzie młodzież pół Tuska głosować? Ciężkie pytanie, no. Podejrzewam, że to będzie raczej przypadkowy wybór. Dlaczego Tusk was nie przekonuje? Mam złe wspomnienia w sumie. No jakie pan ma złe wspomnienia? Pan widzi Tuska i się panu tak przykro robi? Tak, tak, mi się przypomina moja pani od przyrody w podstawówce i to bo właśnie były te czasy PO i nie, 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 mam takie dreszcze. Kto powinien rządzić w Polsce? Rządzić powinienem ja, ale nie. Szkoły mi brakuje. No to pan jeszcze może idzie, bo pan ma czas. To... Może kiedyś. Nie, oni się nie nadają, ani jeden, ani drugi. Potrzeba młodej krwi. Jednak większość za Kaczyńskim w Półtusku. Półtusk jest PiS. Półtusk równa się PiS. A pan uważa, że kto powinien rządzić w Polsce teraz, jak wybory będą? Myślę, że Gerdych. Bo on kocha nasz kraj. No to... On, widzi pan, on kocha nasz kraj. To pan, może pozdrówmy pana Romana.
Pozdrawiam pana Romana Gerdycha. Dziękuję. No ja starszy człowiek, to będę głosowała, jak to się mówi, sprzedajna stara, na tych, którzy mi dają, a niektórzy mi mogą zabrać w każdej chwili. No bo wiek emerytalny mogą znowuż podnieść, 500+ zabrać, bo powiedzą, że nie było, nie jest i nie będzie pieniędzy, no, bo pani, PiS teraz... rozkradł. No bo PiS rozkradł i nie dadzą już ani 500+, nie dadzą ani 13, 14. No i powiedzą, bo inflacja przez PiS. Ani ten, ani ten. A dlaczego Kaczyński się panu nie podoba? Bo jest kłamstwo, jak nie wiem. A bierze pan 14 i 13 od nich? To jak panu się nie podoba, to nie brać. Ja na przykład bym nie brała. No i tyle w temacie. No do widzenia. Nie ukrywając, dla mnie to złodzieje jedni i drudzy. No. A pani co uważa, kto powinien rządzić w kraju, w Polsce? Powinien rządzić ten. Ale to czemu taki niedobry ten Tusk? No nie wiem, nie podoba mi się nawet z wyglądu. Patrzeć na niego nie mogę. No. Czemu nie może pani patrzeć na tego Tuska? Posłuchać jak on ględzi, opowiada, to szok. To, no. A Kaczyński ładnie mówi? Ładnie mówił. Jego żona, to. To żona. Nie, nie, żona Kaczyniaka, no. Przecież on nie ma żony. A, no tak, co ja mówię, ja się po mnie kiszało mi się z tamtym. No. A Tusk ma żonę? No Tusk ma żonę, ma. Dzieci ma. Dzieci, wnuczkę ma, no. No właśnie. Jak to który? No żaden. Brzydkie kaczątko, a Donek to jak Donek, proszę pana, no. I taka smutna konstatacja tutaj co do naszego nieszczęśliwego kraju. Nieszczęśliwego kraju. Poland Republic of. Co? Gospodarka teraz, mówią wszyscy, pada, PiS źle robi, ceny rosną. Panie, czy PiS źle robi? Czy on PiS sam rządzi? Kto rządzi? K***a i złodziej. PiS na 100% on nie rządzi. No przecież ma władzę, prezydenta mają, no, wszystko mi, mają. Mi, no ale sam mnie nie rządzą. No. No nie było takich podwyżek, takich cudów nie było jak teraz, a teraz no nie wiem. No. Pani myśli, że to nie ich wina? No nie, nie. To czyja to wina? Nie wiem. Może Niemców, może Rusków. Rządzić powinien ten, kto będzie dobrze rządził, żeby Polacy byli bardzo szczęśliwi, żeby mieli wszystko, żeby byli bezpieczni. Żebyśmy nie martwili się o jutro, żebyśmy mogli godnie żyć. No to który? Który? Myślę, że pan Lech Kaczyński jest bardzo mądrym człowiekiem. A to akurat pan Jarosław był. No Jarosław, przepraszam. Bezpieczeństwo gwarantuje nam pan prezes Kaczyński. No może Donald Tusk też by tak... Może gdyby miał serce, gdyby otworzył to swoje serce. No ma chyba. Może trochę ma, ale nie otworzył tego swojego serca do Polaków. Kochani widzowie, z całego serca wszystkim życzę, aby panował pokój u nas na świecie i na Ukrainie, abyśmy byli wszyscy szczęśliwi. Z całego serca wszystkim życzę i z całego serca niech Pan Bóg błogosławi i Maryja. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Piszcie, kto powinien rządzić Polską, Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, ten czy ten, który z tych dżentelmenów, a my widzimy się już niebawem, czyli za tydzień w kolejnym odcinku komentarzy, na pewno jakiś kolejny niezwykle interesujący temat.